Już kwadrans po 19. Trzecia fala. Trzecia fala. Jestem przekonany, że kiedy dowiecie się, z kim będziemy mieli dziś przyjemność rozmawiać, automatycznie zanucicie nieśmiertelny utwór grupy Queen i The Kind of Magic. Program zaczniemy rozmową z prawdziwym czarodziejem. Albo może lepiej iluzjonistą, jako że wielu z was przeżywało pewnie na jakimś etapie waszego życia fascynację sztuczkami magicznymi, nie możecie tego przegapić. I jako że regułą jest, że sztukmistrzowie nie zdradzają sekretów swoich trików, my oczywiście spróbujemy jakieś szczegóły od naszego gościa wyciągnąć. A w Polskim Radiu Katowice w studiu pojawił się już najprędzej nasz magiczny gość. To Tomasz Kabis, iluzjonista z Katowic. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Witajcie. Witamy cię serdecznie. Zacznę od takiego pytania. Zawsze chciałem porozmawiać z iluzjonistą i zawsze chciałem się go zapytać, czy taki iluzjonista do swoich kobiet każe zwracać, swoim kobietom każe się do siebie zwracać: mój ty czarodzieju. No, takiego pytania to jeszcze nie było. Tylko jak ma cylinder na głowie. Powiem się, że zawsze staram się oczarować. Tak. Doskonała odpowiedź, doskonała. Nie szablonowe pytanie, ale i nie szablonowa odpowiedź. Jak to się zaczęło wszystko? No bo robisz ciekawe, magiczne rzeczy, natomiast no skądś ta pasja musiała się w twojej głowie zrodzić? Powiem szczerze, że to było tak, że dostałem od rodziców taki zestaw mały magii, się nazywał, i pamiętam, pierwszej nocy już się uczyłem różnych sztuczek, żeby zaskakiwać rodziców, rodzeństwo. No i tak mi się spodobało zaskakiwać, że od tamtej pory sobie wymarzyłem, żeby zostać iluzjonistą. No i tak zostało. Potem czytałem książki, doszkalałem się, próbowałem dochodzić do tego, jak to się dzieje. No i no, już tak od 5 lat mamy swoją firmę, ale jesteśmy na rynku, także marzenie mojego chłopca udało się spełnić. Marzenia po to są, nie? Żeby je spełniać właśnie. Dokładnie. Ile miałeś lat, kiedy dostałeś ten zestaw? To było chyba, miałem 7-8 lat, tak mi się wydaje. Szmat czasu. Tak, teraz 26 albo 7. Nie, 26 chyba. Tak. I te 20 lat to ciągła praca, ciągłe doskonalenie swojego warsztatu? Tak. Czy miałeś jakieś przestoje, przerwy? Jednak nie, jednak będę astronautą. Powiem szczerze, że iluzja zawsze była, natomiast nie zawsze wiedziałem, że będę iluzjonistą. Mama, która pewnie teraz słucha, bardzo pozdrawiam serdecznie, zawsze mówiła, żebym się zajął czymś poważnym w życiu. No bo ludzie, czymś pożytecznym. Jakoś, tak, dobra praca, tak dalej, ale zawsze gdzieś tam próbowałem, walczyłem. No i nagle okazało się, że ludzie chcą to oglądać, że chcą się w taki też sposób bawić. Jest to nietypowa rozrywka. No i ja też staram się zabawić, rozśmieszyć, troszeczkę poczucia humoru, to wszystko no, włożyć, i myślę, że to jest właśnie, to był ten taki przepis na sukces, który nieświadomie udało się zrealizować w życiu, także fajna sprawa. Pokazy iluzji to jest takiego pewnego rodzaju show, no i tutaj zastanawiam się, czy na kimś się wzorowałeś. Od razu do głowy przychodzi mi słynny David Copperfield. Tak, oglądałem Davida Copperfielda w telewizji, od tego się to zaczynało. Jest tak zwany też polski Copperfield, czyli Maciek Pol. On też miał taką serię bajek, znaczy były bajki, i po których on wyjaśniał, jak się robi jakieś sztuczki. Ja zawsze no, na bajkę coś tam popatrzałem, ale zawsze czekałem na tą końcówkę, żeby po prostu spróbować czegoś nowego, się nauczyć. No to są takie moje dwie inspiracje i cała reszta to jest po prostu to, co ja robiłem. Jestem samoukiem i gdzieś po prostu prosto ze mnie to szło. Teraz widzę, że to było na szczęście, że na nikim się nie wzorowałem, że nie jestem czyjąś kopią, tylko staram się pod swój sposób wszystkie sztuczki przeobrażać. Wynajdujesz jakieś swoje takie sztuczki, które są tylko twoje? Bardzo nad tym mocno pracuję, ponieważ jest tak, że podglądając różnych iluzjonistów w Polsce czy za granicą, widzę różnego rodzaju efekty. Oni to prezentują czasami tak bardzo albo spirytystycznie, a magicznie, czasami na poważnie, pan we fraku. A ja bardzo lubię, na przykład widzę jakiś taki numer, mówię, kurczę, a ja bym to zrobił taki w sposób nieco bardziej komediowy. Tutaj coś bym dozdał, coś się rozwala, coś wybucha, tego, takie po prostu troszeczkę inne show. I wtedy po prostu patrzę na tą sztuczkę, mniej więcej znając od dziecka, jak się uczyłem, znam mniej więcej podstawy, jak to działa, jak to wygląda. I w tym momencie przetwarzam to jakby na swój styl, czyli stricte sztuczki swojej jeszcze nie mam, bo będę nad tym pracował, żeby teraz robić właśnie swoje iluzje. Mam od tego też kolegów. Rafał, prawda, tutaj jest, pozdrawia serdecznie, bardzo mi pomaga technicznie. No i mam nadzieję, że się uda wymyślić jakąś taką sztuczkę wielką. Wiemy, jak to się zaczęło, wiemy, jak dochodzisz do tego, żeby te swoje sztuczki wypracować. Zarabiasz na życie iluzją.
jeździsz po Polsce, masz swój program, podejrzewam. To jest zawsze ten sam program, który wystawiasz w różnych miejscach, czy jakby on ewoluuje, zmienia się? Tutaj bardzo staramy się dostosować do tego, na co są nastawieni goście, bo wiadomo, że jeżeli wkraczamy na wielką estradę, typu jak mieliśmy już występy na otwarcie stadionu, gdzie jest 40 tysięcy osób, no to jest wielkie show, to jest estradowe, to trzeba wielką scenę zapełnić, to wtedy mamy efekty pirotechniczne, same wielkie sztuczki, akwaria, skrzynie i tego typu rzeczy. Są też mniejsze występy na różnego rodzaju festynach, nie festynach, a nawet lubię, nieraz jeździmy jeszcze różnego rodzaju wesela, czy na przykład też urodziny dziecięce. Gdzieś tutaj na Śląsku, jak jesteśmy, to nie ma problemu, żeby nas zaprosić. Wiadomo, dzieci się zawsze strasznie cieszą. Dzieci to jest w ogóle najwdzięczniejsza publiczność, jaka może być. Najtrudniejsza, bo wiadomo, że jak przy dorosłych coś się nie uda, no to oni choćby z grzeczności się zaklaszczą i wszystko jest okej. Okay. Natomiast dziecko nie, dziecko wstanie, powie, wykrzyczy, co on widział. I ile masz sztuczek w swoim repertuarze, się tak zastanawiam? No taki nasz największy program, Magic Show Tomasz Kabis i przyjaciele. To program, który powstawał przez 2 lata, trwa 1,5 godziny około, ale do tego programu zaprosiłem właśnie swoich przyjaciół, których spotkałem w takim programie promującym talenty i udało się dojść do finału i po prostu podczas tej drogi udało się spotkać parę fajnych osób, na przykład Delfina i Bartek, którzy zwyciężyli, są gimnastycy artystyczni, Santiago Gil, który tańczy wspaniale zresztą, Krzysztof Drabik, barman, no i wszyscy razem połączyliśmy swoje siły i te sztuczki są przerywane ich występami, bo też szanuję swoich widzów i wiem, że jakby przez 1,5 godziny mieli oglądać non-stop rzeczy niemożliwe, to w pewnym momencie głowa wysiada, także żeby też odpoczęli i też zobaczyli sztukę na wysokim poziomie, ale troszeczkę inną, ale nie mniej zaskakującą. Słuchacie Trzeciej Fali w Polskim Radiu Katowice. Tomek Kabis jest naszym gościem, iluzjonista z Katowic. Po krótkiej przerwie muzycznej dowiemy się, jak czarować. Abrakadabra, czary mary, po tej muzycznej przerwie jest z nami w studiu gość Tomasz Kabis, iluzjonista, przypominamy. Jestem, nie zniknąłem. Jak ustaliliśmy w przerwie, iluzjonista, który dysponuje kilkaset sztuczek, tak? Ma w zanadrzu. Tak, próbowaliśmy to policzyć. Ale to mówimy o tych takich malutkich, z monetami, z zapałkami i też z tymi większymi skrzyniami, także... To na czym w ogóle polega ta cała piękna iluzja? Tutaj znaczy jest tak, jest ogromna różnica pomiędzy tym, co nazywamy iluzją, a tym, co nazywamy magią. I magia, wróżki, horoskopy to jest coś zupełnie innego, ja od tego raczej trzymam się z daleka. Natomiast iluzja to są proste sztuczki na odwrócenie naszej uwagi, wzroku, zmysłu, słuchu. Zawsze powtarzam publiczności, że bardzo łatwo pokażę wam, jak można was oszukać. I po prostu ta iluzja to jest zabawa właśnie złudzeniami. Fajnie jest, kiedy widzowie też potrafią wejść w ten mój świat i faktycznie udawać, że wszystko jest możliwe, że można lewitować, latać, rozmnażać pieniądze i różne inne. Także to jest taka, myślę, wspólna zabawa moja z widzami. Czy nie łamiecie praw fizyki, tylko bazujecie na oszukiwaniu zmysłów? Tak. Panowie, zabiliście moją wiarę w magię. nie wybaczę wam tego. Jeszcze powiedzcie, że świętego Mikołaja nie ma, to już w ogóle chyba wyjdę ze studia. Tego nie zdradzę. Słuchaj, wiemy, ile masz sztuczek, powiedz mi, ile nad taką sztuczką, pewnie w zależności od stopnia jej zaawansowania oczywiście, natomiast nad taką sztuczką, powiedzmy, prostą karcianą, ile się pracuje, żeby ją udoskonalić? To jest wszystko zależne od właśnie sztuczki. Mniej więcej to jest sekundowa zamiana miejsc. To polega na tym, że on wchodzi do przezroczystego akwarium u góry, 1,5 metra nad ziemią około, ja staję obok, podrzucam płachtę i w sekundę zamieniamy się miejscami. Nikt nie potrafi tego dojść do tego, jak to się dzieje. I tą jedną sekundę ćwiczyliśmy ponad cały miesiąc. Wieczorami, dzień w dzień, jedno i to samo. Podrzut złapać, zamienić się. To znaczy, że wy potraficie coś robić z czasem, bo to jest niemożliwe. Tak. Jak to mówią, robimy to bardzo szybko. Słuchaj, poteoretyzowaliśmy sobie trochę o magii. Aha. Czas na praktyczny aspekt tego, czym się zajmujesz. No właśnie, strasznie śmiałem się na Facebooku, bo ogłosiłem oczywiście wszystkim, którzy mnie oglądają, że będę dzisiaj tutaj u was. Jak pokazać sztuczkę w radiu? No, to nie lada wyzwanie, natomiast postaramy się jakoś wyjść. Dobra, państwo muszą oczywiście przed radioodbiornikami uwierzyć, że tutaj nie jesteśmy w zmowie, ja chcę ich naprawdę zaskoczyć. I proszę bardzo, prosta sztuczka. Mam ze sobą talię kart. Zawsze jak mówię, że są zwykłe karty, no to wiadomo, że są zwykłe, prawda? Odsłonię monitor, żeby wszystko dokładnie zobaczyć. Proszę bardzo, powiedz w pewnym momencie stop. Stop? Dobra, weź wybraną kartę. No ja się odwracam, nie podglądam, jaka to karta. Zapamiętajcie bardzo dobrze, czy to jest ta. Zapamiętaliśmy. Ja tu za plecami Łukasza. Ja za plecami Łukasza też ją zapamiętałem. Dobra, to teraz schowam z powrotem gdzieś do talii kart.
na razie klasyka. Dokładnie, i bardzo szybko przetasuję. Tak, bo tutaj, żeby nie tracić czasu, za chwileczkę powiemy słuchaczom, jaka to była karta. Znaczy ja powiem, a wy powiecie, czy się gdzieś zgadza. Tam masz w ręce jakąś rezerwową? Jeszcze nie. I jeżeli wszystko dobrze zapamiętałem, to też nie. Mamy jakieś werble? Patrz, zgubił się, nie wie. Nie, jest dobrze. Okej. Więc jeżeli wszystko dobrze zapamiętałem, to była ta szóstka. Nie. Słuchajcie, tego nie. Ta trójka też nie. Nie. Ale wydaje mi się, że to element sztuczki. Tego nie możemy. Mam nadzieję, teraz tak. To wyślij tak, szóstkę. Tak, bo te komediowe. Proszę bardzo. No i sprawdź, co trzymasz w dłonie. Aha, to było dobre. Opiszmy słuchaczom szybko, co się stało. Ta szóstka, którą pokazywał nam Tomek, Łukasz wziął ją do ręki, położył na biurku. Nagle zamieniła się. I ona zamieniła się faktycznie w króla kier, którego Łukasz miał wcześniej w ręku. Ciężko to jest opisać. Natomiast to się faktycznie stało. Przegapiłem. Łukasz nie może uwierzyć, widzę. Oczy jak przysłowiowe 5 zł. Powiem szczerze, no to trzeba zobaczyć na własne oczy. Dokładnie, a właśnie, dobra. A propos, to mogę chyba zaprosić do siebie, co? O, oczywiście. Skoro na własne oczy. Czy mieszkam i występuję w takim miasteczku westernowym Twin Peaks w Żorach. Tam już od 2 lat, czy 4? 4 lat. Od 4 lat i tam można zobaczyć właśnie moje pokazy na scenie. Tam można też ze mną się spotkać, porozmawiać, ponieważ no skoro tam mieszkam, no to nieraz po ulicy idę, także uwielbiam spotykać się z ludźmi. No i też w związku z tym, że tam mieszkam, przywiozłem specjalne niespodzianki dla słuchaczy. Nie wiem, czy to już będzie teraz ten moment, czy jeszcze? Myślę, że to może być ten to może być ten moment. Oczywiście nie trzymajmy dłużej w napięciu naszych słuchaczy. Wyczarujesz? Wystarczająco dużo emocji dzisiaj było. Tak, udało się wyczarować 2 podwójne wyjściówki dla słuchaczy, także zrobimy jakiś konkurs na Facebooku, tak? Czy... Na Facebooku możecie już pisać komentarze. Możecie także pisać do nas na trzeciafala@radio.katowice.pl. Przypominamy, 2 zestawy podwójnych wejściówek do miasteczka Twin Peaks w Żorach. Dokładnie. Wszystko się zgadza. Zapraszam. I to żadna sztuczka. Nie, nic nie zniknie. One faktycznie są, my z Łukaszem je widzimy, potwierdzamy, że faktycznie są. No to dziękujemy za wizytę. Dzięki wielkie za zaproszenie. Dzięki. Tomek Kabis, iluzjonista z Katowic, był naszym gościem. A my po krótkiej przerwie dowiemy się, co jeszcze w najbliższych dniach czeka na nas w regionie.